Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za Państwa cierpliwość. Witamy bardzo serdecznie tutaj naszych ukraińskich przyjaciół. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Europejskim Centrum Solidarności, w tej już oficjalnej części w naszym budynku obchodów 4 czerwca 1989 roku. Miażdżące zwycięstwo Solidarności w wyborach, szczególnie widoczne w pełni wolnych wyborach do Senatu RP. Opowieść cała o 1989 roku rewolucji Solidarności na wystawie stałej, także zapraszamy dzisiaj Państwa. Szanowni Państwo, żyjemy znów w świadomości, jak ważne są idee, jak ważne są wybory obywateli, jak ważna jest odwaga ludzi, jednostek. I żyjemy w takiej świadomości, że żyjemy w rewolucyjnych czasach. Senat RP w ubiegłym roku, i tutaj bardzo serdecznie witam marszałka Bogdana Borusewicza w tym kontekście. Witam serdecznie. Senat RP miał niesamowitą intuicję, ponieważ pod koniec ubiegłego roku uchwalił, iż ten rok będzie poświęcony pamięci Władysława Bartoszewskiego, to stulecie jego urodzin, ale też uznał, że 90. urodziny Bronisława Geremka to ważna data, ważny sygnał. Jest to też rok profesora Bronisława Geremka. Gdańszczanie albo osoby zainteresowane Solidarnością, działacze Solidarności pamiętają ten legendarny przyjazd Mazowieckiego i profesora Geremka do Stoczni Gdańskiej, ale chyba mniej znane jest to, iż profesor Geremek w 2000 roku miał też niezłą intuicję polityczną i po przystąpieniu Polski do NATO, w przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej, miał świadomość, że polska wolność, polski rozwój i też Europy jest tylko stabilny, jeśli będziemy myśleli w szerszych sojuszach demokracji. I zainicjował w 2000 roku razem z Madeleine Albright organizację, która jest dzisiaj naszym partnerem, partnerem tych obchodów, Community of Democracies. Ta organizacja ma swój sekretariat generalny w Warszawie, działa w Warszawie od 22 lat, dba o więzi demokratów w demokracji i jest chyba dzisiaj może jeszcze bardziej potrzebna niż 22 lata temu. Bardzo się cieszę, że jest z nami sekretarz generalny organizacji, pan Thomas Garrett, i witam serdecznie. Znamy się z panem Tomasem, jest od 2017 roku w Polsce. Rozmawialiśmy przed chwilą sobą, byłem pod dużym wrażeniem jego nie tylko globalnego doświadczenia, ale okazało się też w latach 90. Przez wiele lat żył w Ukrainie i wspierał konsolidację demokracji ukraińskiej, drogę Ukrainy. Od tego czasu jest też bardzo blisko związany z Europą Środkową i Wschodnią. Dlatego bardzo się cieszę, panie sekretarzu generalny, że otworzy pan tą debatę swoim wystąpieniem. Zapraszam pana na scenę. Ekscelencje, szanowni goście i drodzy przyjaciele z Ukrainy, moim zaszczytem jest dzisiaj dołączenie do Państwa w rocznicę tych częściowo wolnych i bardzo istotnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca roku 1989, które złamały tak wiele dekad zniewolenia w Polsce. Osoby, które mogły oddać głos, mogły w końcu złamać monopol partii. W roku 1989 przyglądałem się temu, co działo się w Polsce z mojego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wszyscy byliśmy zainspirowani przejściem, które obserwowaliśmy. Przejście kraju do młodej demokracji w samym sercu Europy. Oczywiście Polska jest krajem, który ma wspaniałą historię niezależności, niepodległości, w tym pierwszą europejską konstytucję,
która została uchwalona w roku 1791. Polska, która wydała wielu bohaterów walczących o wolność, w tym o wolność Stanów Zjednoczonych. Czerpaliśmy ze wsparcia takich ważnych generałów jak Kościuszko czy też Puławski. Ale przez dekady po II wojnie światowej byli Państwo pozbawieni swobód demokratycznych, którymi cieszyliśmy się my i większość Europy. Państwa powrót do globalnej rodziny demokratycznych państw w roku 1989 została przyjęta z entuzjazmem i pracowali na to również wiele państwa przyjaciół z granicą, w tym Madeleine Corbel Albright, która w 1989 przyjechała do Polski, aby badać ruch Solidarności. I z wielu znajomości, które wtedy zawarła i które utrzymywała, był profesor, dysydent uniwersytecki Bronisław Geremek. W roku 2000, kiedy Uniwersytet Gdański nadał jej doktorat honoris causa, uznano jej dwie kluczowe zasługi. Po pierwsze, zwalczanie uprzedzeń wobec Słowian w polityce międzynarodowej. Wiemy, że promowała również przyjęcie Polski do NATO. I również pomogła pokazać, jak były kraje komunistyczne Europy Środkowej i Wschodniej mają też możliwość fałszowania nowoczesnej historii. Uzyskawszy doktorat honoris causa, dr Albright powiedziała, że ruch, który zaczął się w Polsce dwie dekady wcześniej, którego byłam świadkinią, wciąż wydały tych wielkich ludzi w Polsce i również uwolniły zniewolone umysły stworzone przez Stalina i uwolniły Europę. Pośród publiczności był również jej drogi przyjaciel, profesor Bronisław Geremek. W naszym sekretariacie, naszym centrum w recepcji mamy zdjęcie dwóch osób. I to jest profesor Bronisław Geremek i Madeleine Albright, którzy siedzą obok siebie. Po jego tragicznej śmierci w roku 2008 w jednym z wielu wspomnień powiedział o nim, że był prawdziwym Europejczykiem, miał pewną estymę międzynarodową i promował wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Był prawdziwym liberałem, który zawsze pogardzał pewnymi kłamstwami i malowaniem, zmianą barw typowym dla krajów postkomunistycznych. Był też ministrem spraw zagranicznych, wykładowcą. Niezależnie od tego, czym zajmował się, zawsze był otwartym i przyjaznym budowniczym mostów. W czasach, kiedy wszystkie zasady były na sprzedaż i kiedy oportunistyczne masy służyły politykom, był jeden człowiek, Bronisław Geremek, który nigdy nie nosił maski. W roku 2000 w ten mocny duet Bronisław Geremek i Madeleine Albright zgromadzili 107 narodów w Warszawie, aby stworzyć koalicję państw 27 czerwca. Ta konferencja założycielska wspólnot demokracji była też deklaracją, gdzie było 19 zasad praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Była również deklaracja 106 państw, które je przyjęło, zgodziły się szanować najważniejsze praktyki demokratyczne, w tym wolne wybory, wolność słowa, edukację, rządy prawa oraz pokój i swobodę zgromadzeń. Jedną z osób, która uczestniczyła w tym zgromadzeniu, był profesor Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych. Zainspirował nas wszystkich tym, twierdząc, że deklaracja może potwierdzić zaangażowanie w demokrację na całym świecie i również podkreślić to, czego wymaga od nas demokracja jako od obywateli. Było wiele powodów, aby sformułować deklarację warszawską, chcę wspomnieć o jednym z nich, który był osobisty dla profesora Geremka. Jak wyjaśnił to dla sekretarz stanu Madeleine Albright, przez
pół wieku Warszawa, piękne miasto Warszawa, było powiązane z Paktem Warszawskim w umysłach wielu osób. Minister Geremek wyjaśnił, sekretarz Albright, że chciał szansy, aby pewne zgromadzenie demokratycznych krajów, aby miasto, które kocha, stało się natchnione duchem polskiego narodu. Kiedy wygłosił przemówienie, mówił o swoim doświadczeniu życiowym, o wartości wolności i mówił również o kruchości wolności. Mówił o tym, że powstanie demokracji było najważniejszą zdobyczą XX wieku. Cytuję, ale również przypomniał wszystkim, że dar wolności nigdy nie był bezpieczny, ponieważ prawdziwe podstawy wolności zawsze znajdą swoich kontestantorów. Mówił, że ci z nas, którzy mają przywilej życia w demokracji, muszą spłacić ten dług poprzez wspieranie wolnych instytucji i poprzez zabezpieczanie wartości demokratycznych. I to, co Państwo dzisiaj tutaj robią, i cieszę się, że wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni w tym duchu. Minister Geremek również powiedział w swoim przemówieniu, że należy pamiętać o tym, czy ludzie idą głosować w Santiago, czy budują społeczeństwo obywatelskie w Abudży. Wszyscy ludzie jesteśmy częścią jednej wspólnoty demokracji. I przede wszystkim minister Geremek podkreślił, że solidarność jest najważniejszym pojęciem. I dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności, które zostało założone dzięki wytrwałości zmarłego prezydenta profesora Pawła Adamowicza, który prowadził tak dzielnie strajki studenckie na Uniwersytecie Gdańskim, które wspomagały przewrót roku 1989. Oczywiście spotkaliśmy się przy historycznej bramie do stoczni, gdzie podczas strajku roku 1980 strajk był prowadzony przez charyzmatycznego lidera Lecha Wałęsy, który był pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem tego wspaniałego kraju. Bronisław Geremek przyłączył się do tego strajku roku 1980 i stał się jednym z głównych doradców. Później opisywał to, co zobaczył w Gdańsku, jako prawdziwy przełom polityczny w swoim życiu. I zawsze pamiętamy tego człowieka i ludzi, którzy tak bardzo się poświęcili, pamiętając, że prawdziwa solidarność może pomóc demokracjom spełnić ich potencjał. Widzimy, że demokracje, które zmagają się z problemami, potrzebują pomocy. I widzimy, że demokracje przyszłości mogą być inspirowane w poszukiwaniu postępu społecznego i zmian politycznych. To była formuła profesora Geremka, aby budować i zachować demokrację. I wciąż jest to istotne, ponieważ wszyscy wiemy, że nasza demokracja i nasze demokracje, każda z nich, napotykają nowe testy. Dzisiaj widzę, że Moskwa i Pekin starają się przyciągnąć konwertytów do swojego modelu autorytarnego kapitalizmu, a jednocześnie podważają demokratyczne instytucje, aby podzielić sojuszników i uzbroić informacje i korzystać z broni dezinformacji, ale ich maska zsunęła się i prawdziwe intencje wychodzą na wierzch. Rosja, członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, wszczęła pełnoskalową wojnę wobec innego członka ONZ, popełniając naruszenia praw człowieka, dopuszczając się zbrodni wojennych podczas 100 dni konfliktu. Wszystkie wyzwania, którym stawiamy czoła, sprawia, że tęsknimy za Madeleine Albright i za Bronisławem Geremkiem. Spotykamy się dzisiaj w roku 2022. Niestety sekretarz Albright zmarła niedawno i oczywiście utraciliśmy profesora Geremka kilka lat temu, ale zgromadzimy się tutaj w roku 2022, kiedy Senat Polski zdecydował się świętować ten rok jako rok wspomnieniowy profesora Bronisława Geremka. Prezydent Joe Biden odwiedził ostatnio Polskę i w przemówieniu powiedział, że mamy tutaj nową bitwę pomiędzy demokracją i
i autokracją. I jest to walka czystej siły z siłą brutalną i złą. Madeleine Albright i Bronisław Geremek walczyli przez całe życie o te podstawowe wartości demokratyczne. I dzisiaj wiem, że przyglądają się naszym walkom o demokrację, również na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie ludzie walczą na froncie, aby zabezpieczyć swój naród. Ten dzielny opór, który widzimy w sąsiedniej Ukrainie, jest częścią wielkiej walki o podstawowe zasady demokratyczne, które gromadzą, które łączą wszystkich ludzi na świecie. Takie rzeczy jak rządy prawa, wolne i równe wybory, wolność słowa i wolność twórczości literackiej i również oczywiście wolność prasy. W moim kraju John Lewis powiedział, że demokracja nie jest stanem, jest pewnym działaniem i każde pokolenie musi wykonać swoją pracę i widzimy, że w tak wielu miejscach na świecie ludzie muszą płacić wysoką światę. Widzimy, że moc nie jest oddawana ludziom za darmo. Podkreślę, że Wspólnota Demokracji, organizacja, której jestem częścią, jest gromadzeniem wartości i zasad. Nie podążamy zgodnie z identycznymi modelami demokracji. Wiemy, że są różne formy ekspresji demokracji i że demokracja nie należy do jednego tylko kraju. Ale w tym zróżnicowaniu uważamy, że są pewne podstawowe warunki, które musi spełniać system lub ustrój polityczny, aby być demokratyczny. Wspólnota demokracji oparta jest na szacunku godności ludzkiej, równości, praw człowieka i swobód. I spotykamy się tutaj w duchu tego miejsca i tego, co wydarzyło się w tym kraju w roku 1989. Pomagamy młodym demokracjom wzmocnić rządy reprezentacyjne i kształtować nowe polityki. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy, że wartości, a sojusze oparte na wartościach są bardzo istotne, ponieważ na całym świecie widzimy trend osuwania się demokracji, pogarszania się sytuacji w zakresie praw człowieka i podstawowych swobód i widzimy istotne podważanie rządów prawa. Mamy problemy takie jak sukces populistów i korupcję i widzimy problemy, które prowadzą do polaryzacji społecznej. Właśnie doświadczyliśmy również pandemii globalnej i widzimy również skutki cieszenia się prawami obywatelskimi. I musimy te wszystkie skutki ciągle się im przyglądać. Są kraje, które wykorzystują takie wyzwania poprzez interwencje w systemy wyborcze i musimy zabezpieczyć takie demokracje przeciwko takim autorytarnym reżimom poprzez wspieranie się indywidualnie każdego państwa, tak aby demokracje w naszych granicach i poza nimi były stabilne. Najważniejszą charakterystyką demokracji, odporność, jest coś, czego będziemy ciągle poszukiwali, przybywając z takiego miejsca jak tutaj. Widzimy, że się odnawiamy w naszym poszukiwaniu odporności i widzimy, że wychodząc z takiego miejsca jak to centrum, wiemy, że musimy promować pełny udział w otwartej, inkluzywnej przestrzeni społecznej, gdzie potrzebna jest niezależna i pluralistyczna demokracja. Ważne są nie tylko, naszym partnerem są nie tylko rządy, ale też organizacje obywatelskie, w tym działające na rzecz praw kobiet, praw mniejszości, artyści i wszelcy inni artyści. Wszystkie one odgrywają rolę we współdzieleniu informacji i wspieraniu demokracji i praw człowieka. Wspólnota demokracji jest na szpicy tych działań, zgodnie z zasadami w naszej deklaracji, szczególnie poprzez wsparcie takiej organizacji jak ONZ. Nasza założycielska konferencja w roku 2000 w Polsce, kiedy to sekretarz ONZ Kofi Annan powiedział, że nie jest to tylko święto, jesteśmy tutaj, że wiemy, że
demokracja nigdy się nie kończy. Wiele osób dzisiaj nie może cieszyć się prawami człowieka, albo też wiele demokracji jest niedoskonałych i są podatne na zniekształcenia przez bezwzględnych liderów. I tak jest również dzisiaj. Demokracja wymaga dostosowań i o ile modele demokracji mogą być różnicowane, rdzenne zasady, podstawy szacunku dla praw człowieka zawsze będą uniwersalne. Wspólnota demokracji i państwa członkowskie zgadzają się, że demokracja napotyka złożone wyzwania i wszyscy będziemy im stawiali czoła i przez wspólne działanie, przez solidarność możemy rozwiązać złożone problemy. Możemy zrobić tylko wspólnie. Demokracje nie są idealne, natomiast odporne demokracje są oparte na udziale społecznym i obywatelskim, które zabezpiecza swobodę wyrażania myśli i poglądów, swobodę zgromadzeń, przestrzeń społeczną w internecie i poza, również wspieranie niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego. I dzisiaj, że dzisiaj musimy walczyć o wszystkie te rzeczy i musimy je bronić, również w niezależnej, niepodległej Ukrainie. I teraz chciałbym przemówić do naszych przyjaciół z tego kraju i zaoferować im nasze wsparcie i naszą solidarność. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu w ten ważny dzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Sława Ukrainii. Życzę Państwu dobrego dnia. Dziękuję bardzo za te słowa. Właśnie, proszę na scenę Tomasza Lisa. I tak sobie pomyślałem, przekazuję głos, pomyślałem sobie, należysz do tych chyba nielicznych dziennikarzy, którzy i Geremka, i Albright poznali w Warszawie, w Waszyngtonie. Prawda? Tak, więc bardzo chciałem panu witam państwa serdecznie, bardzo chciałem panu Garrettowi jako obywatel podziękować za przypomnienie dwóch pięknych postaci. Profesor Geremek, jedna z twarzy tego wielkiego wysiłku wyborczego obozu Solidarności sprzed 33 lat. 33 lata temu został posłem z okręgu suwalskiego, tak się składa, urodzony 6 marca, podobnie jak również 6 marca urodzony, wybrany wtedy senator z okręgu suwalskiego, pan Andrzej Wajda i pani Madeleine Albright, polski Żyd, który cudem przeżył Holokaust i potem został jednym z założycieli wolnej trzeciej RP, i o czym też warto pamiętać, szefem solidarnościowej frakcji w parlamencie, czyli Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, i córka czechosłowackiego dyplomaty, który musiał uciekać przed komunizmem, został profesorem Uniwersytetu w Colorado, no a potem ona zrobiła to, co zrobiła. Pan Garrett wspomniał o paru spotkaniach profesora Geremka i Madeleine Albright. Myślę, że powinniśmy pamiętać o tym z polskiego punktu widzenia najważniejszym, które miało miejsce 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri, w miejscu urodzenia prezydenta Trumana, gdy profesor Geremek przekazał sekretarz Albright dokumenty ratyfikacyjne Traktatu Północnoatlantyckiego. Da Bóg, przyjdzie czas, kiedy może szef dyplomacji ukraińskiej, może prezydent też będzie brał udział w takiej uroczystości, gdy Ukraina stanie się najpierw członkiem pewnie Unii Europejskiej, a potem traktatu NATO. Wspomniał pan Garrett o kongresmenie Luisie i o tym jego zdaniu, że demokracja nie jest stanem, jest aktem, jest działaniem, jest procesem. Chyba to samo można powiedzieć o wolności. 33 lata temu, dokładnie o tej porze, w Gdańsku, w Trójmieście i w całej Polsce miliony Polaków poszły do lokali wyborczych, żeby pożegnać na wieki wieków, amen, komunizm zainstalowany tutaj przez Imperium Zła. Walczyliśmy wtedy o wolność, demokrację, praworządność, normalność i o to, żeby Polska w sensie cywilizacyjnym i politycznym była częścią Zachodu. Dokładnie innymi, zupełnie innymi metodami, ale dokładnie takie same cele są, myślę, dzisiaj Ukraińców. Z tym, że nie mają tego przywileju, który my wtedy mieliśmy, żeby walczyć w lokalu wyborczym, muszą walczyć z bronią w ręku na polu bitwy, ale walczą dokładnie o to samo, o wolność. O czasy przełomu, czas przełomu polskiego, czas przełomu ukraińskiego. Ja kończę tylko swój mini wstęp i zapraszam uczestników debaty. Ukraińska pisarka pani Tamara Duda. Witam panią, zapraszam.
gospodyni, czyli pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zapraszam. Pan ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca, witam, zapraszam. Profesor Paweł Kowal, pan i Sejm RP, pokonał nawet schody tutaj w drodze. I w Lwowie witam, jest pan Andrii Sadowy, mer Lwowa. Witam serdecznie państwa. Zanim poproszę państwa o podzielenie się z nami swoimi opiniami na różne tematy, chciałbym się odwołać się do państwa wspomnień i poprosić, żeby państwo podzielili się z nami obrazkiem, sceną, wypowiedzią, cytatem, dialogiem, czymś, co zarejestrowali państwo w ostatnich 3 miesiącach, w ostatnich 100 dniach, co byłoby jakąś symboliczną ilustracją tego stanu wojny, dramatu, który się dzieje i co byłoby też ilustracją tego, że żyjemy w czasach przełomu. To może być jeden moment, jeden cytat, jeden obrazek z tych ostatnich 101 dni. Kto z państwa? Pan ambasador, może ja. Jeden moment to konsulat Ukrainy w Lublinie. Dużo kobiet, dzieci na rękach i dziecko, które pyta, co z nami będzie. To był początek marca, może jakieś tam 10, może 12 marca. I próba zaspokoić to dziecko i powiedzieć, że będzie dobrze. Zwyciężymy i będzie pokój i wy wrócicie do domu. Ale to były w tym czasie trudne słowa. Dziękuję bardzo pani prezydent. Służę taką ściągawką, pani mi opowiedziała dzisiaj rano piękną anegdotę. To chyba się w sam raz nadaje tutaj na ten moment. Ta historia ze stadionu. To prawda. To chyba jeden z takich najbardziej wzruszających momentów. Pewnie wielu z państwa miało okazję być na charytatywnym meczu Szachtar Donieck, Lechia Gdańsk. Tych momentów wzruszających na naszym stadionie, który bez Ukraińców by nie powstał. Bo prawda jest taka, że Euro 2012, za 4 dni będziemy mieli 10. rocznicę tego wielkiego, wielkiego święta. Bez naprawdę desperacji naszych ukraińskich partnerów wspólnego euro ukraińsko-polskiego by nie było. I podczas tego meczu, słuchajcie, w 90. minucie Szachtar Donieck zaprosił do swojej drużyny 12-letniego chłopca z Mariupola, ocalonego z teatru, który, jak wiecie, był zbombardowany przez najeźdźców rosyjskich. Chłopca z niepełnosprawnością intelektualną, który właśnie symbolicznie na tym stadionie wbił Lechii gola. No oczywiście pewnie bym się normalnie z tego nie cieszyła, ale wtedy miałam łzy w oczach. Piękny, piękny obrazek solidarności i bycia razem. Pani Tamara Duda, bardzo proszę. Dobrego dnia. Згадуючи найбільш щемкі о таких найбільш важних моментах тих 100 днів. Я першим можу згадати мені найперв о мій чоловік o 25 lutego, kiedy mój mąż wrócił rano do domu, dlatego żeby się pożegnać z nami. On był wtedy już w mundurze wojskowym, miał ze sobą broń i on wtedy stał przed naszym 5-letnim synem na kolana
I na pewno chciał jemu coś powiedzieć, wytłumaczyć, ale dziecko nie rozumiało, o co chodzi. Dziecko chciało się bawić z tatem, chciało dotknąć tata formy, tata broni. Dziecko nie rozumiało, co się dzieje. Dziecko nie rozumiało, że wojna się zaczęła i tata idzie na front. To jest taki pierwszy epizod. Drugi epizod 11 marca pracowałam w magazynie jako wolontariuszka. Ten magazyn był w piwnicy cerkwi grecko-katolickiej. Sortowaliśmy jedzenie, a wtedy wyszłam na dwór. I usłyszałam, że coś wybuchnęło. Wydawało mi się, że wszystko się zawali, że ściany tego klasztoru, ściany cerkwi się odwalą. I kręcę głową, nie mogę zrozumieć, czy jestem ranna, czy nie. I wtedy przychodzi do mnie moja edytorka mojego wydawnictwa. Sortowaliśmy wtedy ziemniaki i ona mówi: Tamara, dostałaś największą literacką premię imienia Szewczenka na Ukrainie. Taki to był czas. Tak żyliśmy. Dziękuję bardzo. Pana Andrija Sodowego, mera Lwowa, teraz poproszę. Dzień dobry. Te 100 dni dla mnie jak jeden dzień. I to jest... setki tysiąc, miliony uchodźców, które przyjechali przez Lwów i tutaj zostali w Lwowie. Lwów jest jednym z największych centrów dla uchodźców w świecie. I to ciężko sobie wyobrażać, ale jeszcze kilka miliardów przyjechało do Lwowa. I wszystkich przyjmujemy jak rodaków. A drugie wrażenie, w pierwsze dni po tej rosyjskiej inwazji, kiedy setki mężczyzn idą do militarnych biura, żeby zapisać się i iść walczyć za naszą Ukrainę. I to jest takie dwa wielkie wrażenie. I żyjemy z tym. Ciężko to wyobrazić, jeżeli nie jesteście tutaj, ale faktycznie co dzień mamy te syreny i ciężka sytuacja, ale to jest taka nowa realność. I co mi podziwia, to jest wielki optymizm Ukraińców, że trzyma nas i ta wielka taka wiara w naszą перемогу. Wielka, jak wiara po polsku jest. Wiara w naszą wiktorię. A to jest moc. Dzięki. Panie burmistrzu, chciałem jeszcze dopytać, czy prawdą jest, że młodzi ludzie w Lwowie płacą łapówki, żeby móc się zaciągnąć do wojska? To prawda? Szczerze powiem, że ilość osób, które chcą iść do wojska, jest parę razy większa, czym możliwości, żeby to wszystko oformić. I to jest taka prawda, bo za te 100 dni przez granicę wjechało do Ukrainy więcej, czym 500 000 mężczyzn z Polski, z Włoch, z Hiszpanii, z Grecji, z Francji, z Niemiec, gdzie oni byli tam na zarobkach i wszystko to zostawili i przyjechali do Ukrainy, żeby walczyć za Ukrainę. To jest moc. Takie państwo musi wygrać. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Kowal. To była sytuacja we Lwowie. Poszliśmy do szpitala. Byliśmy wspólnie z panią prezydent i 16 marca. Poszliśmy do szpitala i weszliśmy, wprowadzono nas na salę, gdzie leżeli ranni po bombardowaniu w Jaworowie. I ja miałem takie dwie myśli. Pierwsza, że to jest taki załom historii, że bierzemy udział w sytuacji, której sądziliśmy, że może występować tylko w filmie. To jest w końcu bardzo często filmowa scena, która się dzieje wśród chorych, rannych, po jakiejś bitwie, w jakimś szpitalu. I właśnie byliśmy w takiej sytuacji.
Ale to był moment, kiedy mieliśmy pewność, że to jest rzeczywistość. I drugi temat to zastanawiałem się, co im powiedzieć, co wam potrzeba, jak się czujecie. Każde słowo dla człowieka nieobytego z wojną jest przecież jakieś nienaturalne w takiej sytuacji. I coś takiego żeśmy wybełkotali, a oni odpowiedzieli, zamknijcie niebo, trzeba nam amunicji. I to był taki moment, drugi po tym, jak mi moja córka powiedziała, że Ruscy zaatakowali 24 lutego. To był taki drugi moment, kiedy zrozumiałem, że jesteśmy na jakimś załomie historii. Że to wszystko dzieje się tak bardzo naprawdę, że przekracza naszą wyobraźnię. I że naprawdę znowu tematem w naszej części świata jest, że trzeba dostarczyć amunicję, zamknąć niebo. I to była taka sytuacja archetypiczna, gdzie może trzeba było dopiero zobaczyć te rany, może nie dotknąć te rany, ale zobaczyć rany tych osób, tych młodych mężczyzn, żeby zrozumieć, że ten stary świat się zawalił po prostu. Teraz też pytanie do wszystkich państwa, może właśnie od profesora Kowala powinienem zacząć, bo jest historykiem. Czy tych 100 dni, czy to jest najważniejszy moment w historii relacji między narodami polskim i ukraińskim? To wszystko chodzi o to, że coś się, że nie umieliśmy czegoś dokończyć w 91 roku, bo to w 91 roku i dzisiaj widzę to jasno, żałuję, że miała być z nami jeszcze jedna osoba, która o tym pisała. Znam dwie osoby, które w 94 roku jesienią napisały, że z Rosją będą znowu kłopoty. To jedną z nich była Oksana Zabuszko, a drugą był Jan Nowak-Jeziorański. To był moment, kiedy Rosjanie, wojska federalne weszły do Groznego. To był moment, kiedy okazało się, że ten mały Związek Sowiecki, którym jest Federacja Rosyjska, bo Federacja Rosyjska jest małym Związkiem Sowieckim, zostaje cały i że znowu szowinizm rosyjski będzie wykorzystywał do swoich celów tych, którzy żyją wokół niego, ale też tych, którzy żyją wewnątrz tego małego Związku Sowieckiego. I my to dzisiaj widzimy. I ja myślę, że klamra polega na tym, że to, co myśmy uważali, że jest zakończone, czyli zakończony jest pewien etap anachronizmu, imperializmu rosyjskiego, że na naszych oczach to odżyło. I że dzisiaj są jeszcze ostatnie głosy w Europie, przywódców europejskich, którzy mówią, że największe państwo świata, drugie po nim to jest dopiero Kanada, potrzebuje, żeby pokojowo funkcjonować, jeszcze wziąć po kawałku, można powiedzieć w tym wypadku zaiwanić po kawałku od Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, od każdego. I dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy tamta epoka się tak naprawdę dopiero musi skończyć. Ona się kończy. Imperialna Rosja tego nie przetrwa. Ale drugie pytanie, to jest to, o które pan pyta, to jest szansa, przed którą stoimy jako Polacy i jako Ukraińcy. Punkt pierwszy. Pierwszy raz od 300 lat istnieje taka możliwość, żeby na nowo od samego początku ułożyć historię. Kiedy Andrzej Sadowy decyduje o tym sam, żeby odsłonić symbolicznie te lwy na cmentarzu Orląt, to otwiera nową epokę. Bo pamięć historyczna Ukrainy nie będzie już ani petlurowska, ani banderowska. Będzie to pamięć Mariupola, będzie to pamięć Azowa. To będą te wielkie mity i to będą też nasze mity, bo to będą także nasze emocje, bardziej ukraińskie, ale nasze także. I co my z tym zrobimy? Czy podpiszemy jakiś nowy, wielki traktat? Czy jesteśmy na tyle mądrzy jak Francuzi i Włosi z traktatem kwirynalskim, czy jak Francuzi i Niemcy z traktatem akwizgrańskim? Czy jesteśmy w stanie zbudować wielki wspólny rynek rolny, przetwórstwa? Czy mamy wizję? Bo to jest czas, ten nowy świat przed nami, bez imperialnej Rosji, jestem tego pewien. Rosja się na pewno rozpadnie. Kiedy musimy mieć tę wizję? A ta wizja musi być w ramach Unii Europejskiej i ta wizja musi się zacząć realizować już w przyszłym miesiącu. Ukraina
musi dostać i dostanie status kandydata do Unii Europejskiej. Rozpędził się pan i pobiegł pan już do odpowiedzi na przedostatnie pytanie, jakie sobie zapisałem. Bo jest nie tylko historykiem, jest profesorem. Tak. Pytanie do pana ambasadora. Czy to nie jest paradoks, że być może Władimir Władimirowicz Putin jest założycielem tej nowej ery w polsko-ukraińskich relacjach? Tego nie chciał, ale może mu tak wyjść. Może już wyszło. No, Putin i tak się przyłożył do dużo dobrych rzeczy w Ukrainie. Po pierwsze, mamy państwo i naród, który jest zjednoczony i który jest przekonany w tym, że nie chce dalej być częścią Imperium Rosyjskiego. Naród, który chce być częścią Unii Europejskiej i NATO też i wierzę w to, że na jakimś etapie staniemy się członkiem Aliansu Północnoatlantyckiego. I mamy dobre relacje z Polską. Ale nie chcę mówić, że to jest zasługa Putina, bo to nie jest zasługa Putina. To jest zasługa właśnie narodu ukraińskiego. A jak mówimy o relacjach ukraińsko-polskich, zasługa narodu ukraińskiego i polskiego. Jest zasługa tych osób, którzy pracowali nad tym. To nie tak się, że stało to w ciągu tych 100 dni, że mamy tak dobre relacje. To, że Polska się otworzyła i to, że Polacy otworzyli swoje domy i serca dla Ukraińców, to wynik tych kilkudziesięciu lat pracy, ciężkiej pracy społeczeństw ukraińskich i polityków też, księdzów, i intelektualistów. Czy nie łączy nas to zdecydowanie więcej niż tylko niechęć do Rosjan i do Moskwy? Uważam, że tak. Że oczywiście jesteśmy bardzo ostro nastawieni i Ukraina i Polska przeciwko Rosji i to zagrożenie zewnętrzne pomaga w zjednoczeniu i pomagał w realizacji kilku zadań i planów, które są na agendzie. Ale to, że możemy się tak połączyć, to jest wynik ciężkiej pracy dużo, dużo, dużo osób. To samo pytanie, ale chciałem troszeczkę rozszerzyć do pani prezydent i do pani Tamary Dudy. Chciałem dopytać, czego się panie dowiedziały nowego o nas samych, znaczy my o Polakach, Ukraińcy o Ukraińcach i wzajemnie o sobie. Czego się dowiedzieliśmy przez tych 100 dni? Ja tylko uzupełniając, może trochę ośmielę się pana ambasadora. Ja myślę, że my musimy też docenić rolę bardzo konkretnych instytucji, które powstały. Na przykład Komitet Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, które też wydało jeszcze bardziej niż my skazani piękny kot, nie wiem czy to widzicie wszyscy u Andrzeja. Andrzeju, masz pięknego kota. Już go poznaliśmy, jak byliśmy zresztą z Pawłem. Pamiętasz? Niech zostanie. A to jest jakaś polsko-ukraińska tradycja, prezydent miasta z kotem, nie? Właśnie tak się zastanawialiśmy, czy on z Wrocławia przybył do Lwowa, ale nie, ale to jest lwowski kot. To, czego się na pewno ja dowiedziałam, to wielka pracowitość, ale i liczne talenty. Naprawdę tak jak utalentowanym narodem są Ukraińcy w rozmaitych sztukach. To, że pięknie śpiewają, myślę, że każdy z nas słyszał wtedy, kiedy żegnali ofiary na Majdanie chociażby w 2015 roku. Ale to, że umieją robić tyle pięknych, twórczych rzeczy. Dzisiaj podeszła do mnie kolejna dziewczynka, która dała mi kolejny obrazek. Ja już tyle rzeczy, ile dostałam zrobionych przez Ukraińców ich własnymi rękami. To jest coś pięknego. I myślę, że dzięki tym talentom, które macie, będzie wam naprawdę z naszym wsparciem i wsparciem Europy jeszcze łatwiej odbudować Ukrainę po wojnie. Dziękuję. Pytanie do pani Tamary Dudy. Czego się pani dowiedziała nowego o Polakach i o Ukraińcach? Ja rozumiem, ja po prostu... Rozumiecie, mój pradziad był Polakiem.
I oni żyli wielką rodziną. Oni mieszkali jako duża rodzina w obwodzie żytomierskim, niedaleko Kijowa. Mój dziadek został rozstrzelany w 1937 roku. Od momentu aresztu do momentu rozstrzału minęło 3 dni. Jemu zarzucało się stworzenie polskiego podziemia. I kiedy na pierwszej stronie mój dziadek pisał swoje nazwisko, w całości, to na ostatniej stronie on tylko postawił taką kreseczkę, potwierdzając, że on zgodził się, że on chciał, miał zamiar zatruć krów i ziemię w kolchozie. 14 innych osób zostało rozstrzelane razem z nim. Mój dziadek przeżył, on był wtedy małym, udało się go przechować, ale on został faktycznie sierotą. W latach 60. dziadek i babcia zrobili coś, co było absolutnie niewyobrażalne. Do Polski. Im udało się dostać zezwolenie na wyjazd do Polski dla siebie i dla piątki swoich dzieci. Wtedy oni się spakowali i w ostatni dzień przed wyjazdem babcia powiedziała, nie mogę. Nie mogę wyjechać z Ukrainy. Ja nie mogę, ja nie przeżyję bez Ukrainy. Zostaję tutaj. I cała rodzina pozostała na Ukrainie. Oczywiście nie wiedziałam o tym, bo ja wtedy nie byłam jeszcze na świecie, ale bardzo dobrze pamiętam, jak Polska została częścią mojej rodziny. Było to w roku 89. Obudziłam się wtedy i usłyszałam, że ktoś w domu mówi w jakimś języku innym. To jest, nie jest to język ukraiński, ale ja rozumiem ten język. Okazało się, że jest to ktoś z naszej rodziny, kto przyjechał z Polski, żeby sprzedawać jakieś rzeczy w Kijowie. On miał całą skrzynię biżuterii plastikowej. Wtedy wydawało mi się, że to jest coś absolutnie pięknego. Nie widziałam nic podobnego. Poznałam tego pana. Podarowaliśmy jemu rzecz, która uważam była bardzo cenna. To była moja zabawka, miś olimpijski. Teraz ja mogłabym porównać tego pana jako kogoś, kto przyjechał z innej planety, prawie że z Marsa. To był człowiek ze świata, w którym nigdy nie byłam. Ja nigdy nie miałam okazji rozmawiać po polsku, czy porozmawiać z kimś z tamtej strony granicy. Minęło jeszcze 30 lat. Teraz w Warszawie, w Polsce, nasi bracia i siostry, miliony Ukraińców zostali przyjęci. Moja siostrzenica i mój bratanek mieszkają teraz w Warszawie. Ja przyjechałam tutaj dla prezentacji swojej książki przetłumaczonej na język polski. Mój tłumacz Marcin Gaczkowski ma takie same imię jak mój rozstrzelany polski pradziadek. On też był Marcin. Dla mnie to jest bardzo to ma bardzo symboliczne znaczenie. Wydaje mi się, że Ukraina przez swoje geograficzne położenie musi budować ściany na swojej granicy, żeby była na wschodnim kordonie. Musi budować ściany na swojej granicy wschodniej, ponieważ na północy i na wschodzie Ukrainy mamy bardzo niebezpiecznego sąsiada. I taka ściana będzie bronić nas od Rosji, a na zachodniej granicy nie powinno być żadnej ściany, ani fizycznej, ani emocjonalnej, ani intelektualnej, żebyśmy znali o swojej kulturze, znali więcej o swojej kulturze, żebyśmy mogli przyjechać na weekend do Warszawy, a na następny weekend zaprosić kogoś z Warszawy do Kijowa. Przecież jesteśmy bardzo blisko. Właśnie dlatego toczy się wojna, bo oni chcą dostać Ukrainę. Chcą, żeby Ukraina poszła do ich więzienia. Oni chcą odciąć Ukrainę od świata, a my robimy wszystko, co jest możliwe, żeby to się nie wydarzyło. Mój mąż jest na południu Ukrainy, walczy w armii. Jego przyjaciele ryskują swoim życiem. Ktoś umiera, ktoś zostaje zabitym.
Ale to wszystko dlatego, żebyśmy nie wrócili do przeszłości, żebyśmy nie wrócili do 1937 roku, kiedy za 3 dni mogą zaaresztować i zabić 14 ludzi. Właśnie, żebyśmy prosto nie wrócili do przeszłości. Pytanie, które głównie kieruję do pana ambasadora i do pana Sadowego. Ja przyznaję, że podobnie jak wielu Polaków, bałem się, że po tej pierwszej fali spontanicznej pomocy Solidarności znowu przebiją się jakieś resentymenty, że ktoś zacznie przypominać Wołyń, że ktoś zacznie majaczyć o polskim Lwowie. Czy panowie są zdziwieni, że nic takiego nie nastąpiło? Czasem sukcesem jest nie tylko to, co się dzieje, ale także to, co się nie dzieje. Andrzejczyk. Może ja krótko odpowiem, ale to też pokazuje to, że nie ma tych takich elementów w mediach czy w społecznościowych, najczęściej to było. I to jest potwierdzeniem tego, że Rosja dużo pomagała nam w tym. Pomagała w cudzysłowie, myślę. Także wrzucała dużo rzeczy, które były nastawione na to, żeby pokłócić. I to, że kilka miejsc pamięci było zniszczonych w Polsce, nie wiadomo kim, to, no teraz można powiedzieć otwarcie, że było to zrobione przez Rosję. To robiliśmy to tym wcześniej, przez rosyjskich agentów. I to było cały czas podsycane. Ja uważam, że jednak musimy skończyć z tematem Wołyni i z historią tych relacji ukraińsko-polskich, ale skończyć jednym dobrym gestem tworzenia pomnika wszystkim ofiarom, którzy zginęli na Wołyniu. I Ukraińcom, i Polakom przede wszystkim, Ukraińcom, i Żydom, i Czechom. I żeby można było chodzić do tego pomnika wszystkim i składać hołd tym ofiarom i pamiętać, żeby nigdy do takiego czegoś nie doszło. Dziękuję. Pan mer Sadowy, bardzo proszę. Dzięki. Dla mnie Solidarność zawsze była takim potężnym przykładem, bo wasz postęp, on naprawdę zmienił ten świat. Ale jakim ten świat będzie jutro, zależy od tego, jaki będzie wynik naszej sytuacji w Ukrainie. Bo jest dwa kierunki. Albo Ukraina nie przegra, albo Ukraina wygra, będzie wiktoria. I od tego zależy, jakim będzie ten świat. Bo Rosja zawsze będzie sąsiadem i zawsze będzie źródłem agresji. Jestem przekonany, że ten świat ma szansę na demokrację tylko w jednym wypadku. Ukraina musi wygrać. Musi być wiktoria. I to będzie nie wtedy, kiedy my wywalimy ich z naszej ziemi, a kiedy my odbudujemy Ukrainę, przebudujemy, żeby Ukraina pokazała ten nowy przykład. I dzisiaj my dużo liczymy na Polaków, bo wy rozumiecie, co to jest Rosja, co to jest ta tyrania. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego nie mogę to zrozumieć Francja, Niemcy. Вони мають ілюзії. Україна обудила цей світ, бо Путін, він хотів, щоб всі були приспані, і просто хотів забити в тому демократію. І він це робив крок за кроком. І від цього зв'язку українців і поляків залежить, яким буде цей світ. Єстем оптимістом, єстем переконаний, że my zrobimy ten potężny postęp, zrobiła początek Solidarność, a teraz musimy razem, Ukraina i Polska. I jeszcze raz dziękuję wszystkim Polakom, bo dla mnie na następne, nie wiem, 100, 1000 lat Polaki to jest najbliższe i najdroższe. Niech żyje Polska, sława Ukrainie.
Skoro mówimy o przełomach, ja teraz mam pytanie, które znowu ma podwójnego adresata, pani prezydent i profesor Kowal, ponieważ na swój sposób odtworzyła się w nowej wersji Rzeczpospolita obojga narodów. Mamy kraj dwunarodowy, dwujęzyczny w tej chwili, dwuwyznaniowy. Jak to, co się dzieje od 100 dni, zmieniło Polskę? I co będzie miało bardzo dalekie konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne, już ma. Jak zmieniła się Polska? Jak zmienia? Przywołam jeszcze jedną osobę, z którą właśnie tydzień temu pracowałem nad tym pomysłem, jak powinien wyglądać ten przyszły traktat, czyli Jana Krzysztofa Bieleckiego. I myśmy tak sobie dyskutowali, że wielkie traktaty międzynarodowe dzielą się na takie, które piszą prawnicy i na takie, które pisze rzeczywistość, a później trzeba to tylko ułożyć. My już naprawdę mamy Ukraińców w Polsce. Już nie trzeba wymyślać wymiany młodzieży. Wymiana młodzieży jest już zrobiona. Już nie trzeba wymyślać wymiany uniwersytetów, bo to się stało, i kultury. W Polsce dzisiaj mieszka przynajmniej kilka znanych pisarek, bo pisarz, nie wiem, czy jakiś przyjechał, ale pisarki na pewno. I tak będzie w drugą stronę. To są czasy przełomu, które trzeba dobrze wyczuć, i to są nasze ćwiczenia z wyobraźni. Jak ktoś nie ma wyobraźni, myśli starymi schematami, tak jak Macron czy Scholz, to niczego tu nie ugra. Oni myślą w kategoriach neoimperialnych. I to odpowiadam Andriejowi Sadowemu. Bo oni są neoimperialistami, bo oni myślą w kategoriach, że stara kolonia musi bronić interesów innego państwa kolonialnego. Stare państwo kolonialne musi bronić interesów innego państwa kolonialnego. Kiedy ja ich słucham, to znaczy, że oni uważają, że ich granice to są święte, że włoskie granice to są święte, albo najświętsze, francuskie są najświętsze, a na przykład ukraińskie, gruzińskie czy polskie to tak sobie można poprzesuwać. I ten świat się kończy na naszych oczach. Idzie nowy świat. W tym nowym świecie będzie Rosja. Andrzej, ja myślę, że w jednej sprawie nie masz racji. Rosja nie zawsze będzie atakować. Rosję trzeba nacisnąć, tak jak Niemcy po wojnie, jak Japonię po wojnie. Rosję można zmienić. Rosja nie musi być taka wielka, z Rosji pewnie ktoś wyjdzie. Trzeba sobie wyobrazić, Federacja Rosyjska przestanie istnieć albo będzie mniejsza. Przecież to całe wielkie terytorium nie jest historycznym terytorium Rosjan. To jest ostatnie 300-400 lat. Jak uruchomimy wyobraźnię, to wszystko pójdzie już potem dobrze. I te ćwiczenia z wyobraźni po pierwsze muszą teraz obejmować pewność, że Ukraina idzie do Unii Europejskiej. Nikt nie może sobie dać wmówić, że istnieje jakaś alternatywa, albo sojusz polsko-ukraiński, albo Unia. Ja wiem, że niektórym na Zachodzie by to pasowało. Myślenie w kategoriach jakiejś Unii Europejskiej bis. Tak nie. My będziemy trudnym partnerem, bo będziemy razem, ale w Unii Europejskiej. I ten inny świat będzie na tym właśnie polegał. I on też nie będzie na zawsze. On też będzie na jakieś 30 czy 100 lat. Ale dzisiaj jest ten moment, kiedy to trzeba uruchomić. Ale jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo przecież przede wszystkim jestem tutaj politykiem. To nie jest tak, że tam jest tak dużo lepiej na tym froncie. Każdy z państwa dzisiaj, który jest tu, wielu decydentów, liderów opinii, posłów, posłanek, każdy ma obowiązek uruchamiać te wyobraźnie, ale też zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby przerwać tę wojnę, żeby Ruscy wyszli z Ukrainy. To znaczy, że trzeba dzisiaj dozbrajać Ukrainę nadal. To znaczy, że trzeba pomóc Ukrainie finansowo, żeby wytrwała tę wojnę. To znaczy, że trzeba wzmocnić sankcje. To znaczy, że trzeba kandydaturę Ukrainy do Unii wesprzeć w najbliższych tygodniach, żeby ta nasza wyobraźnia zadziałała, żeby to, co sobie wyobrażamy i czego chcemy, się stało. Te rzeczy muszą być wykonane już teraz, bo inaczej może być jeszcze naprawdę trudno. I ostatni aspekt, nawet nie zdanie. Pamiętajcie też o Gruzji i Mołdawii. Ruscy muszą wiedzieć, że Kaukaz nie jest ich. I muszą ten sygnał dostać teraz. Tak jak mówił Asmus, NATO aż po Kaukaz, ja mówię Unia aż po Kaukaz. To jest także kwestia bezpieczeństwa Ukrainy w przyszłości, żeby Gruzja teraz także dostała status kandydata. Bezpieczeństwa i Ukrainy, i Polski.
i Polski, bo myślę, że o tym musimy pamiętać. Pan profesor Kowal z perspektywy no, polityka globalnego, ja i Mersadowy działamy lokalnie i myślę, że to, co jest bardzo ważne, to poza tymi wszystkimi rzeczami, o których mówimy, to także nieustające przypominanie o tym, że ta wojna trwa. Znaczy, że Rosja jest cały czas niebezpieczna i to na każdym poziomie. Ja akurat w wielu miejscach spotykam się z burmistrzami, prezydentami miast z całej Europy, czy to w Europejskim Komitecie Regionów, czy w różnych organizacjach EuroCity zrzeszających burmistrzów. I widzę naszą rolę dzisiaj naprawdę jako Polaków na różnych szczeblach. Pan poseł na szczeblu Sejmu, pani europoseł Adamowicz, także w Parlamencie Europejskim, a moją rolę na tym poziomie lokalnym. I powiem wam, że burmistrzowie są o wiele bardziej odważni niż politycy krajowi czy europejscy, bo przecież to my chyba, nie wiem, 2 tygodnie po napaści Rosji na Ukrainę podpisaliśmy list, w którym bardzo jasno powiedzieliśmy, sankcje muszą być, musimy zmienić politykę energetyczną. To będzie kosztować wszystkich nas obywateli. Dopiero po tym liście podpisanym przez kilkuset burmistrzów z całej Europy i nacisku na rządy krajowe i rządy europejskie to się wydarza. Choć pewnie nie najlepiej. I muszę wam powiedzieć, że tydzień temu był zjazd Nowej Hanzy, organizacji, która właśnie zrzesza miasta, które kiedyś tworzyły Hanzę. Był w Niemczech, w Neuss, miejscowości pod Düsseldorfem. Za 2 lata zjazd Nowej Hanzy będzie w Gdańsku. I to, co martwi mnie, to za mało powiedziane. Wkurzyło, naprawdę wkurzyło. Dzisiaj już dla wielu polityków europejskich tematem było to, że wykluczyliśmy miasta rosyjskie z Nowej Hanzy. Jak udowodnić hanzeatyckość miast ukraińskich, które do Nowej Hanzy aplikują. Więc to jest tak, wojna trwa od 100 dni, a my już się do niej przyzwyczajamy i to w taki ohydny sposób. Więc naprawdę tak jak ci liderzy opinii, którzy tutaj dzisiaj siedzą, tak zadaniem moim, pana ambasadora to jasne, ale Pawła i nas wszystkich jest to, żeby naprawdę nie odpuścić tej sprawy, bo to jest kwestia naszej przyszłości, nas wszystkich, jak tu siedzimy i tych, których tu nie ma. Mówimy o okupowanych ziemiach ukraińskich. Wczoraj Garry Kasparow przedstawił taką serię mapek na Twitterze, jaki to kawałek różnych miejsc w Europie okupowałaby Rosja, gdyby to był kawałek wielkościowo, powierzchniowo odpowiadający temu fragmentowi Ukrainy, który okupuje. To byłaby cała Szwajcaria z Austrią, Włoch od samego południa po Florencję, całe Czechy z kawałem Niemiec, więc to naprawdę jest 1/5 kraju, całkiem sporo. Jest takie określenie angielskie fishing for compliments, czyli łowienie komplementów. Pan Mersadowy bardzo miłe słowa powiedział o Polakach, ale ja trochę jeszcze połowię panią Tamarę i pana ambasadora. Chciałem może na takim poziomie dyplomatyczno-ludzkim. Jak wy patrzycie na Polaków? Czy my jesteśmy, wiadomo, że jesteśmy odrębnymi narodami, ale czy my jesteśmy, jak zachodni Niemcy byli dla wschodnich Niemców, jesteśmy starszymi braćmi? Jaki to jest typ relacji? No raczej nie jest tak, że jest takie porównanie, że starsi i młodsi bracia. Nie widzę tego. Jest duże zauroczenie, może nawet powiem tak, Polską i Polakami, to, że jak Polacy przyjęli Ukraińców i to jak, tutaj muszę przyznać, i jak polski rząd pomaga Ukrainie. To na pewno jeden z niewielu, który no, był takim inicjatorem tej pomocy wojskowej. I ja mam wrażenie, że raczej ci Ukraińcy, którzy tutaj przyjechali do Polski, włącznie ze mną, którym ja spędziłem 7 lat pracując w Polsce, że nie oczekiwałem, i to szczerze mówię, że nie oczekiwałem, że będzie takie
poruszenie społeczne z Polaków. Tak, że Polacy będą jechać na granicy, zabierać Ukraińców do swoich domów. No, myślałem tak, na pewno będzie pomóc. Miałem kontakty i na szczeblu rządowym, na szczeblu samorządowym. Jeździłem przed jeszcze wybuchem, początkiem wojny w Podkarpackie, do Lublina. Często tam bywałem i o tym się mówiło. Tam, że nawet spotkania w MSZ-cie, przygotowania do możliwej wielkiej ilości migrantów z Ukrainy, ale nie tylko, bo to też się mówiło o tym, że obcokrajowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w tym czasie, studiowali w Ukrainie, że będą też uciekać przez Polskę. Także wiedziałem, że będzie taka pomoc, ale że to pomoc była na tyle serdeczna, na tyle otwarta, na tyle ciepła, tego nikt się nie spodziewał. I wróciłem teraz z Kijowa i każdym, z kim ja rozmawiałem, to mówili, o, no tutaj bez problemu, tutaj no, na pewno Polska nam pomaga najwięcej, Polacy nam pomagają najwięcej. To, co widzimy i to, że Ukraińcy się czują dobrze w Polsce i to, że przyjeżdżają polscy politycy do Kijowa i to, że doprowadziliśmy do wspólnych konsultacji ukraińsko-polskich, to dla mnie wydaje się, że potwierdza nasze relacje partnerskie i relacje między naprawdę dobrymi sąsiadami i przyjaciółmi. Tamara? Ja хочу сказати, що ми не повинні забувати про дуже важливу обставину ні в Україні, ні в Європі. Українці зараз перебувають під страшенним тиском і в величезному стресі. Європа зараз не встигає адаптуватися до нових реалій. Польща не встигає осмислити і зрозуміти, що відбулося, в тому числі у стосунках з українцями. В українців до оцих карколомних змін додалися практично у кожного трагічні особисті обставини. І чим далі минає часу, тим більше у нас трагедій у сім'ях, тим більше у нас похорон, тим більше у нас страждань. Українцям потрібно ще більше часу для того, щоб адаптуватися в новому світі. Я впевнена, що ми будемо будувати зовсім інші стосунки з Європою, будемо будувати інші стосунки з Польщею. Нові стосунки з Європою і теж з Польською. Певно, то стосунки на новому позиомі. Але нам просто зараз потрібно трошки часу. Потребуємо часу на фізичне відновлення, на те, що рехабілітація, повісьмо так, фізично, для того, щоб питання когось іншого, щоб не черпіли наші діти. І тільки потім будемо могли перейти на інший позіом. Росія є дуже важливим чинником. Росія є обична в сенсі пропагандовому, в сенсі ментальному. Росіяни до дійсь вважають, що вони повинні бути в центрі всіх дискусій. Прошу звернути увагу на те, як зміняється керунок розмов в Європі. Чораз частіше мовимо про те, що мислять росіяни. Який є стосунок росіян до тієї ситуації? Чи є добрі росіяни? Чи мають право Чи мають право росіяни приїжджати на Україну? Наші новини зараз змістилися. Ми два дні зараз через два дні омовляємо в українських відомостях приїзд різних росіян до України. Для чого ми чонгли фокусуємося на Росії? Хотіли б ми повідати так. Прошу ще замікнути. Хочете підтримати Україну? Єжелі ви єсте ще в Росії і хочете України веспшить, рубче то почиху, рубче то для своїх. Хто там розкаявся, відчув свою провину, Єжелі відчуваючи, що єсте ще вінні, повідьте о тим хоча ж би раз. Але мовчи то у себе, заставчи нас спокою, дайте нам можливість самим гребати наших мертвих.
Dajcie nam możliwość przeżyć żałobę. My nie będziemy prosić to u Rosjan. Ja to raczej adresuję do Polaków, do Europejczyków. Potrzebujemy czasu, żeby przeżyć swoją tragedię. Potrzebujemy czasu, żeby się przyzwyczaić do nowych realiów. Ja osobiście widzę, że stosunki Ukrainy, między Ukrainą i Polską będą bardziej przyjaźnymi, bardziej bliskimi. Ukraińcy wdzięczni Polakom. Ukraińcy pamiętają wszystko dobrze, co było dla nich zrobione przez Polaków oraz przez innych. Około 3 milionów Ukraińców przeszli przez Polskę. Oni wrócą na Ukrainę ze swoimi wrażeniami, ze swoimi opiniami, ze swoimi wspomnieniami. I ja uważam, że to będzie bardzo pozytywne, może jedyna pozytywna konsekwencja tej wojny, te wspomnienia, z którymi wrócą Ukraińcy. Człowiek, który zbudował ten budynek, w którym dzisiaj jesteśmy, tuż przed tym, gdy padł ofiarą zamachu, wypowiedział pamiętne słowa: Gdańsk jest sztodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Powiedział pan ambasador, my Polacy rzeczywiście świetnie zdaliśmy ten egzamin solidarności odruchu, solidarności spontanicznej. Pytanie brzmi, co z solidarnością taką na dłuższą metę, solidarność organizacji, struktury, systemu, pani prezydent. Jechałem wczoraj pociągiem tu do Gdańska z sąsiadem z Zamiedzy, z Sopotu i właśnie mówił, że tu mamy pewne deficyty i dużą robotę do wykonania, żeby tym Ukraińcom było naprawdę łatwiej się uczyć, łatwiej znaleźć pracę, łatwiej stać się realnymi członkami naszej wspólnoty. Ja muszę powiedzieć, skoro już pan redaktor, za co bardzo dziękuję, przypomniał pana prezydenta Pawła Adamowicza, to chyba należy też przypomnieć to, że to tutaj w Gdańsku w 2017 roku jako oficjalna polityka naszego miasta został przegłosowany przez Radę Miasta model integracji imigrantek i imigrantów. To była pierwsza polityka w Polsce, publiczna polityka, która powstała w szerokiej konsultacji społecznej z organizacjami pozarządowymi, wszystkimi tymi, którzy zostali zaproszeni do rozmowy o tym, jak chcemy nasze miasto przygotować na to, że niezależnie od tego, jaka będzie polityka rządu, to imigranci tu się pojawią. Inspiracją do tego modelu, co myślę, że też jest bardzo ważne, były rozmowy właśnie pana prezydenta, chociażby z burmistrzem Palermo, czy burmistrzami greckich miast, którzy wtedy, kiedy Europa i także my, Polacy, odwracaliśmy się plecami do nich, kiedy borykali się z kryzysem uchodźczym, a pan prezydent powiedział, nie, my musimy być na to przygotowani. I w Gdańsku mieliśmy model, mieliśmy zarys współpracy, mieliśmy coś, co działało nieźle, oczywiście nie przygotowani na tak wielką skalę i to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, bo nikt nie wyobrażał sobie, że tylu uchodźców czy tylu imigrantów może nagle się pojawić. Ale to, co jest kluczem do sukcesu, to integracja i traktowanie imigrantów absolutnie podmiotowo. Oczywiście, panie redaktorze, trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewnie współpraca mogłaby być lepsza. Ja absolutnie nie narzekam na współpracę u nas w Gdańsku ze służbami pana wojewody Dariusza Drelicha, bo to w Gdańsku powstał pierwszy taki punkt w Polsce pomocy dla Ukraińców, w którym pod jednym dachem były organizacje pozarządowe, organizacje podległe miastu, zajmujące się polityką społeczną, Straż Graniczna, służby pana marszałka, służby medyczne i służby pana wojewody. I w jednym miejscu, kiedy przybywali Ukraińcy, mogli w jednym miejscu wszystkie formalności załatwić, mogli także uzyskać pomoc psychologiczną, opiekę nad dziećmi, połączenie z mieszkaniem, w którym już na nich czekali gdańszczanie. I myślę, że nie narzekajmy, tylko tak jak dzisiaj świętujemy siłę obywatelskości, róbmy swoje, a wy już wiecie, co trzeba robić. Ja chciałem tutaj jeszcze dodać jedną, jak mi się wydaje, ważną rzecz, bo z tym mamy też i ambasadę, i
konsulowi, w tym konsulat i pan konsul, który tutaj obecny w Gdańsku, ale też nasi konsulowi w innych miastach. Problem polega na tym, że większość z tych osób, którzy przyjechali, oni nie chcą zostać. Ich integracja to jest duże wyzwanie. To, że to nie jest tak, że jakby oni widzieli, że oni tutaj zostają, to oni normalnie by poszli do szkoły, myśleli o tym, gdzie znaleźć pracę. Oni myślą kategorią, że no, miesiąc, dwa i zaraz wracamy. Oczywiście jest procent jakichś osób, procent tych osób, którzy chcą zostać i może zostaną, może się przyglądają do tego, bo nie chcą wracać do Ukrainy. Ale większość z nich jednak myśli kategoriami, że to jest tymczasowo. I to jest duże wyzwanie i podejrzewam dla was, też dla naszej służby konsularnej i dyplomatycznej, jak z nimi współpracować. I mieszkać w jednym mieście. Także gratuluję tego, że jednak i tak się to udaje. Także naprawdę jesteśmy wdzięczni, bo miałem rozmowę z naszym konsulem i rozumiem, że jest opieka. I tak ja jeżdżę po innych miastach i widzę, jest ta opieka i na szczeblu samorządowym i pomoc ta rządowa, na ile to się da zrobić. Ale ja chciałbym dodać coś, co mi się wydaje ważne w tych dniach, a mianowicie podejście prezydenta Ukrainy, który mówi tak: jeżeli obywatele polscy przyjadą na Ukrainę, to dostają takie same prawa jak Ukraińcy w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest jedna z rzeczy, które na mnie w sensie politycznym zrobiły największe wrażenie. Bo pierwszy odruch, na przykład w mediach społecznościowych, był bez przesady. Tak. W Polsce jest taki odruch, może on za dużo nam daje, są biedni, jeszcze coś tutaj, jakieś prawa nam będą dawali. Ale to było bardzo mądre w kontekście naszej dyskusji. Bo to był taki sygnał partnerstwa. Symboliczny gest. Dzisiaj wielu Polaków nie ma na Ukrainie. Nikt z nas nie pójdzie tam tak szybko studiować, ani nie pójdzie tam po 500+, bo tam 500+ zresztą jeszcze nie ma. Ale jak będzie, to je dostaniemy. Ale dostaniemy, tak. Ale proszę państwa, ja uważam, że Zełenski zrobił praktycznie bardzo dużo dla myślenia w kategoriach bliskich relacji polsko-ukraińskich. Bo wysłał sygnał partnerstwa. Nie pozwolił na taką sytuację, która często się wytwarza. My dajemy, ktoś potem ma to niby oddawać gdzieś, nie wiadomo kiedy. To nie będą łatwe tematy w tych relacjach społecznych. Będzie jeszcze dużo konfliktów i trudnych momentów. Ale mi się wydaje, że teraz jest czas, i to jest także moje doświadczenie, kiedy już nikt nigdzie w Europie nie może powiedzieć, że Ukraińcy sobie za coś nie wywalczyli czegoś. Ukraińcy dzisiaj, zapłaciwszy tą krwią, mają takie samo prawo do funkcjonowania w naszym systemie, jak Francuzi ze swoimi rewolucjami, jak Belgowie ze swoimi rewolucjami, jak Włosi i jak my. I teraz jest czas takiej pełnej dojrzałości i końca jakiegokolwiek myślenia w kategoriach paternalistycznych, neokolonialnych. To się powinno raz na zawsze skończyć. I dzisiaj wszyscy powinni zobaczyć, że jest miejsce dla Ukraińców, dla ukraińskiej delegacji, także w sensie symbolicznym. Ja korzystam z każdej okazji, uprawiam taką swego rodzaju propagandę. Dzisiaj oczywiście też skorzystam. To jest taki wyjątek te kilka miesięcy, kiedy tak się zachowuję. Chciałbym zaapelować do pani poseł Adamowicz, żeby tam walczyć o to, żeby Ukraińcy znaleźli się jako stali obserwatorzy w Parlamencie Europejskim. To nie kosztuje wiele i to można zrobić. Były precedensy. Można to zrobić już za pół roku. To samo, jeśli chodzi o Gruzinów i Mołdawian. Robiłem to samo doświadczenie z panią prezydent Gdańska, jeśli chodzi o Komitet Regionów. We wszystkich ważnych instytucjach europejskich, do tego nie trzeba zmieniać traktatów, można to zrobić, jak się chce. Wszyscy powinni widzieć, że tamta epoka się skończyła, że żyjemy na załomie historii. Tamtego już nie ma. I jeżeli chodzi o Rosję, trzeba zachodniakom, tym większym zachodniakom od nas, bardziej na zachodzie, ciągle przypominać. Rosja ma zapłacić reparacje. Rosja ma zapłacić odszkodowania. My nie będziemy za nich płacić. A my nie jesteśmy zachodniakami? Są zachodniejsi zachodniacy. I Rosja ma zapłacić reparacje, odszkodowania. My będziemy płacić środki przedakcesyjne. Ale nie za zburzone miasta. Zburzone miasta muszą być odbudowane z budżetu Rosji. Oni muszą to czuć przez 30 lat. Ale jednocześnie muszą dostać szansę na to, żeby być częścią wspólnoty międzynarodowej. Już na innych zasadach.
znosząc sankcje, trzeba wymusić na Rosji zmianę systemu, faktyczną federalizację. Trzeba wymusić, jeżeli będzie takie wyraźne życzenie części federacji, żeby ktoś mógł wystąpić z tej federacji. Ja cały czas po prostu chcę, żebyśmy pomyśleli w kategoriach tego nowego świata, który przyjdzie, bo jak go teraz nie ustawimy, to nie będzie tak, że nikt tego nie zrobi. To ustawią nam go inni po prostu. Proszę bardzo. Ja tutaj chcę wesprzeć pana profesora, historyka i przypomnieć też, że to, że Ukraińcy zasługują na to, żeby być częścią społeczeństwa europejskiego, nie przechodzi tylko z tej wojny, którą Ukraina teraz walczy z Rosją i dzielnie walczy, ale to jest wynik długiego procesu historycznego. I to są w historii Ukrainy współczesnej i dysydenci lat 80. w czasie perestrojki i rewolucja studencka w 89. i referendum 91. roku, który w sumie doprowadził do rozpadu Związku Radzieckiego, referendum w Ukrainie, o wsparciu Ukrainy i rewolucja pomarańczowa i potem Majdan. I wojna, która się zaczęła od 2014 roku. Ja bym jeszcze to dalej pociągnął. 250 metrów od miejsca, w którym pan pracuje, czyli od ambasady, jest widoczny z okna mojej kuchni park, w zasadzie skwer Szewczenki. No tak. Sąsiaduje z kamienicą, w której Ferdydurkę napisał Gombrowicz, także nasi wielcy literaci, twórcy też sąsiadują. To jest długa droga, która uważam, że Ukraińcy zasłużyli do tego, żeby być członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. A propos tego, co mówił już wcześniej, Boże, trzeci raz to zrzuciłem, pan profesor Kowal, jak mawiają w korporacjach, każdy kryzys to jest szansa. I myślę, że te 100 dni, które są za nami, to poza wszystkim jest jakiś wielki prezent od historii. Znaczy w 100 dni zgromadziliśmy gigantyczny kapitał dobrej energii po obu stronach. Pytanie, czy jest jakikolwiek pomysł, jaki projekt społeczno-polityczno-gospodarczy, żeby to zinstytucjonalizować, żeby to gdzieś wszystko nie rozpłynęło? Myślę, że tych pomysłów jest dużo. Prezydent Zełenski mówi, będą te relacje szczególne. Prezydent Polski, czasem też trzeba pochwalić, on już czuję, że trzeba to zrobić. Skoro pan się upiera. Wie pan, ja jestem nauczony. Ja jestem nauczony, że co prawda nie grzech, a czasami nie trzeba chwalić osoby, ale ideę można pochwalić i trzeba. Jest potrzebny nowy traktat polsko-ukraiński. Jest potrzebna bliska współpraca polityczna przez najbliższe 3 lata. Mówiąc językiem konkretu, wszystkie istotne ministerstwa, które będą negocjowały uczestnictwo Ukrainy w Unii, powinny mieć możliwość wysłać wiceministra do Warszawy. Polski wiceminister mógłby być w ministerstwie. Myślicie, że coś wymyśliłem, że jest coś nadzwyczajnego? Nie, już to było. Józefski był wiceministrem w rządzie Petlury. Wcale takich nowych rzeczy nie wymyślamy. Podobne rozwiązania w relacjach francusko-niemieckich. Przynajmniej raz na 2 miesiące wspólne posiedzenie obu rządów. Na pewno można stworzyć taką polityczną izbę polsko-ukraińską samorządów, bo samorządy pokazały, że mają siłę. Przecież myśmy na wszystkich możliwych konferencjach i analizach mówili przed wojną, że ukraińskie samorządy są za słabe. No może są za słabe, ale teraz pokazały, że w sytuacji kryzysowej zdały wszystkie możliwe testy. I widzieli to politycy samorządowi w Polsce. To powinno zostać zinstytucjonalizowane. Powinien powstać wspólny uniwersytet, który by uczył prawa europejskiego, który by przygotowywał wysoko wykwalifikowane kadry ukraińskie do akcesji. Powinny powstać rozwiązania gospodarcze. Prezydent Zełenski mówi, zapraszam polskie firmy. No to trzeba zapytać dzisiaj polski rząd, bo to na końcu musi być rozpisane na konkrety. Czy to jest zaproszenie tylko dla firm tych państwowych? Gdzie jest zaproszenie dla wielkich polskich firm rodzinnych? Gdzie zaproszenie dla polskich firm komunalnych, które mogą zbudować wspólnie wodociągi, mogą zbudować wspólnie w ramach Zielonego Ładu małe elektrownie różnego rodzaju, mogą zbudować różne rzeczy.
Te możliwości są, tylko żeby się nie okazało, i mówię to teraz już tylko do polskiej publiczności, że teraz wszyscy będą się tak cieszyli, że tak super jesteśmy tacy fajni Polacy. Ja to bardzo lubię tak o sobie myśleć, bo nieczęsto tak możemy o sobie pomyśleć, bo nasz kraj też popełnia błędy przecież. I nasi politycy też popełniają błędy. Teraz lubię tak o sobie pomyśleć. Tylko żebyśmy na tym nie poprzestali, bo w tym czasie ktoś inny będzie miał lepszy pomysł. A potem znowu będzie płacz w Polsce, że wszystko Niemcy wzięli, że Francuzi odbudowują Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Trzeba dzisiaj pomyśleć, skorzystać z tej koniunktury, że wszyscy na Ukrainie mówią tak, chcemy z wami. Czy nauczyć się być partnerem, nie patrzeć z góry. To jest jeszcze wszystko przed nami. Ale to mówiłem tylko do polskiej publiczności. Nie, ale ja normalnie muszę przyznać, na jakieś antyzachodnie tony u polskich polityków reaguję alergicznie, ale akurat te wypowiedzi lekko kąśliwe pod adresem naszych przyjaciół z zachodniejszego Zachodu reaguję pozytywnie. Słuchaj, bo rzeczywiście po pierwszych pozytywnych reakcjach... To jest tragedia, co oni mówią. Coraz więcej epizmentu, coraz więcej zrozumienia i to, co, o czym napisała pani Zabłuszko, coś, co ja nazywam dywidendą współczucia. Ona słusznie podkreśla, że cała Ukraina była przez Wehrmacht okupowana i 10% Rosji, a ze współczucia i z poczucia winy Niemców w największym stopniu cały czas korzysta Rosja, nie Ukraina. Ja chciałem wrócić do tego pytania, co robić z tą energią, którą zgromadziliśmy w ciągu tych ostatnich 100 dni. Ja uważam, że oczywiście instytucjonalizacja jest potrzebna, ale co jest na pewno jest potrzebne, to wizja tego, że ta energia nam jest potrzebna na dłuższą perspektywę. Nie możemy ją teraz zrealizować, musimy ją rozłożyć, bo to jest, bo walczymy, wojna się nie kończy, musimy ją wygrać, na pewno zwyciężyć w tej wojnie, musimy odbudować państwo i musimy budować relacje Ukrainy z Polską i z innymi państwami Unii Europejskiej. Także tą energię i te doświadczenie pozytywne musimy sobie wykorzystać, żeby wzmacniać siebie na dłuższą perspektywę. Ja bardzo krótko o samorządzie, skoro już mówi pan poseł, to nie wiem, czy mam się bać, czy wierzyć, że będzie lepiej, za co bardzo dziękuję, więc ja dwa zdania o kulturze. W Gdańsku, wielu z was jest z Gdańska, pamiętacie przy ulicy Długiej najpierw Dom Kultury Radzieckiej, potem Dom Kultury Rosyjskiej, udało się ten budynek miastu Gdańsk odzyskać i w nim chcemy budować Dom Słowa. Bo myślę, że pisze o tym i Oksana Zabłuszko, ale też to z książek pani Tamary Dudy wynika. Słuchajcie, no to kultura zmienia społeczeństwa, kultura zmienia i kształtuje świadomość. I to, że tam właśnie chcemy budować Dom Słowa. A, jedna rzecz, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W Charkowie jednym z pierwszych zaatakowanych obiektów właśnie był pomnik Słowa. Pomnik Słowa, to właśnie Rosjanie uważali, że muszą przede wszystkim to rozwalić, coś, co ma rozwalić społeczeństwo. Więc my musimy dzisiaj wspierać słowo ukraińskie, słowo białoruskie, ale też nasze polskie, wolne słowo, które może zmienić rzeczywistość. Proszę bardzo. Kilka słów, dosłownie. Ja dużo dobrze rozumiem, bardzo dobrze rozumiem, jak my wszyscy chcemy myśleć o tym, że wojna skończy się lada moment. Tak niby już wypędzamy Rosjan na wschód Ukrainy i dalej wypędzimy ich z terytorium Ukrainy w całości. Im dalej od Ukrainy, tym wyższy jest pokusa, czym większa jest pokusa myśleć w takim aspekcie. My bardzo chcemy myśleć o tym, że jeszcze troszeczkę, może jeszcze 100 dni, kolejnych 100 dni, ale wszystko się skończy naszym zwycięstwem. Ale faktycznie ja nie mogę powiedzieć, że my jesteśmy na pół drogi. Kijów nadal jest zagrożony. A północ i południe Ukrainy są zagrożeni. Na wschodzie w każdym miasteczku toczą się walki. Rosja jeszcze nie wykorzystała wszystkie swoje, całą swoją armię, nie wykorzystała jeszcze swoją broń.
Треба просто розуміти. Мусимо розуміти, якщо Україна не отримає, якщо Україна не дасть, не отримає допомогу, допомоги мілітарної, яку їй може дати світ. Уже у вас під порогом. Вона практично. Та війна запука до вас до дверей. Польща має кордон з Україною. Польська має границю з Україною. Кордон з Білоруссю. Польська має границю з Білоруссю. Північ Європи. Północ Європи. Сочадує з Росією. Всі в зоні ураження. Всі са зараження. Я б хотіла, щоб Хотіла би, щоб політиці отварче повіділи, готові воювати на своїй території, хто з них є готов бронити свого територію, безстрашністю, як це роблять так одважні, як то роблять зараз українці. Ніхто не хоче воювати з росіянами. Ніхто не хоче бальчити з росіянами. Нікому не хочеться їх бачити. Ніхто не хоче бачити російську армію в своїх вьосках і в своїх містечках. Ніхто не хоче бачити російську армію на своїх вулицях. Я впевнена, що потім можна буде говорити багато і про партнерство економічне, мовити про партнерство господарче і про відбудові. І очевидно, я сам певна, що Польща буде брати участь в відбудові України завдяки близькості до України і завдяки іншим чинникам. Але зараз Зараз точиться війна. Неприглядних і жахливих своїх форм. Війна, яка є страшна, окропна вона і брутальна. На території України. Війна точиться на території України, але нема жодної гарантії, що інші краї не зостануть доткнені агресією російською. Зараз Україна потребує вспарчі мілітарне. Єстешме вдячні Польщі. Віємо, що від Польщі досталіśmy найвінцей камізеля кулеотпорних. Віємо, що теж Польща була одним з перших країв, які надав Україні бронь. Але не уявляю жодної країни. Але я не виображам собі жодного краю європейського, який міг би звальчити Росію поєдинчо. Я не мовлю о господарчому звальченню, а мовлю о мілітарному. Зараз триває війна, конфлікт мілітарний, воєнний. Powiedział pan Mersadowy jedno krótkie słowo, Wiktoria. My mówimy o czasach przełomu, więc takie dwa fundamentalne słowa na dziś to jest Wiktoria i wolność. I z drugiej strony, z naszej strony słowa zobowiązania, czyli współpraca i wsparcie na wszystkie możliwe sposoby. Sobie teraz pomyślałem o mini projekcie, bo pani prezydent wspomniała o tym, 8 czerwca 2012 roku to był początek Mistrzostw Europy w Polsce, których rzeczywiście piłkarskich, po Polsce i na Ukrainie, których rzeczywiście bez Ukraińców by nie było, że to raczej my byliśmy wsparciem wtedy, czy my byliśmy elementem komplementarnym niż sprawczym. Może by powtórzyć imprezę za czas jakiś. Wtedy finał był w Kijowie, teraz również powinien być w Kijowie, a może i inauguracja, i finał. Świetny, ja uważam, prawda? Stadion już mamy. Nam się jeszcze tylko drużyna by do tego przydała. A skoro już jesteśmy w okolicach sportu, chyba przekroczyliśmy czas, a domyślam się, że część z Państwa bardzo dzisiaj ma w planie obejrzenie pewnej młodej Polki, która podbija świat w białej czapeczce, z kokardą w ukraińskich barwach narodowych do niej przyczepionej, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję za rozmowę, za debatę. Pan Paweł Kowal jako adwokat jeszcze prosił mnie i słusznie, żeby jeszcze pan Andrii Sadowy, nasz gość z Lwowa, mógł jeszcze spuentować, dorzucić jeszcze 2-3 refleksje na zakończenie. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Bez pytania. No dzisiaj bardzo ważne, żeby każdy dobrze robił swoją pracę. Ja chciałbym podziękować pani prezydent Dulkiewicz, bo ona i pan Kowal byli jednymi z pierwszych, kto przyjechał do Ukrainy i zobaczył, jaka jest sytuacja. Dzisiaj były bardzo mądre wystąpienie. Ale musicie rozumieć, że Donieck, Lugansk, Mariupol, Melitopol, Cherson jest teraz w okupacji
i my musimy walczyć za to, żeby oni były wolnymi miastami, żeby Ukraina wyrzuciła wroga z naszej ziemi. Dlatego jasno, że potrzebna większa pomoc militarna. I dlatego bardzo ważne, żeby Ukraina bardzo szybko otrzymała ten status kandydata do Unii razem z Mołdawią, z Gruzją. Jestem przekonany, że te wszystkie rzeczy razem z mocniejszym blokadą Rosji, oni dają szans dla demokracji w całym świecie. Naprawdę dla mnie wielki zaszczyt być teraz z wami, bo to taka jedna godzina, kiedy jest w innej realności. Bo ta realność, w której ja żyję co dzień, jest bardzo nieprosta. Ale po prostu wierzę w naszą wiktorię, w naszą mądrość. I ja proszę pani prezydent Dulkiewicz, żeby może podjąć taką falę dużą, żeby wszystkie miasta Europy, wszystkie miasta dzisiaj były razem, żeby Ukraina otrzymała ten status kandydata do Unii. To będzie bardzo potężny taki strzał za Ukrainę. To bardzo ważne dla nas. I dziękuję panie Kowal za tą waszą mądrość i dziękuję panie Lis, bo ostatnio 3 lata temu byłem też na panelu w tej pięknej sali. I dziękuję wszystkim, kto potracił swój czas i poczuł, jaka jest teraz sytuacja na Ukrainie. Dziękuję. Dziękuję Sławu bardzo, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie ma poczucia, że potracił Dzień Wolności, Dzień Przełomu. Niech żyje wolność, sława Ukrainy i Państwo ładnie dopowiadają od razu. Tak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze trochę dalej idziemy. Sława Ukrainie, herojom sława, a dalej było z czasów historycznych sława nacji i teraz dodajemy nowoczesne to zakończenie. Śmierć Rosyjskiej Federacji. Rym stanowczy i kategoryczny. Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego popołudnia życzę wszystkim. Dziękuję.